O właśnie. Okej, no to powiedzmy przeskoczyli, bo mi tutaj kolega pisał, że było autohostowanie, a... Także przez bitum. Nie wiem, czy już jest dobrze. Nie wiem, nie mam pojęcia. O, kurczę. Chłopcze, skup się! Spierdala, jak mi powiedział. A co? Ty, sukinsynu! Zabiję cię! Wracaj, kolejny twarzu! Oderwę ci łeb! Kaczy! Jesteś chory. Gorączka powróciła. Nie! Wcale nie. Chłopcze! Kaszel, krew. Jest chory, potrzebuje Frei. Nie! Spokojny. A, kaczy. Nie, po prostu stream. Stream mi się nie wskoczył mój. Dam radę, widzisz? Nie wskoczył mój, ale to tam. To tam. Powinniśmy mieć go na oku. Dobra. Tak. Dobra, a powiedz... No, nie ma nic więcej. Dobra. Aha, tu musimy, dobra. Wystarczy. Powinno. To pozwoli nam wyryć runę podróży do Jotunheimu i zabrać was tam, gdzie trzeba. Tak nawiasem, te wszystkie zapieczętowane magią wrota można już otworzyć. W tym te za rogiem. Możesz przejść przez te wrota, skoro masz już dłuto. Przez które?
A przez to... Kaczy! Czy BO4 działa? Zabiłeś Magniego. Nie inaczej. Nie wiem, nie wiem. Był Bogiem, a ty go zabiłeś. Prędzej pomniejszym asem, ale tak, zabił. A jego ojcem jest Thor. Nie pomniejszy. Ten to pomniejszy nie jest. W Asgardzie raczej się to wszystko nie spodoba. Broniłem nas i nic więcej. Nie boję się ich osądów. Osądy to akurat pestka, ale jeśli zaczną tam myśleć o zemście... Od kiedy da się zabić Boga? Fuck, ale... Aha... Aha... Aha, aha, aha... Takie buty... A nie, beta chyba nie będzie teraz działać. Chociaż była aktualizacja. Ale... Ale raczej nie. Raczej wątpię, żeby coś działało. Czekaj, kurna, to tu sam idzie. Tam jest jeden. Sorki. Kaj, są te pieczęcie. Ja cię kręcę. Dobra. Ale... Upsa! Ale kaj... Suche ino... Kaj reszta tych pieczęci. A tu jest! Tu jest jeszcze jedna musi być, a? No, co może... Aha! Kaczy. Takie buty. No to szło, kurna, nie wiem, no. Ale czekaj. Gdzie? Gdzie jeszcze jedna? Gdzie jeszcze jedna? Tam była... Nie widzę ty jeszcze jednej. I tu nie ma. Czekaj tylko. Truba!
Dobra, ale ty mi powiedz, Kaczykajta, pieczęć tu może być. Jeszcze jedna. Ej, serio, nie widać Inikaj. A potrzebuję się tu dostać. No nie ma. No nie ma tego. Nic nie ma. Tam była ta jedna, ja. Tu była druga. To tu gdzieś musi być trzecia, tam gdzieś. A. No za pierona nic nie ma. Kurna, no nic nie widzę ludziska. Ej, no kaj. Kaj by to było, te pieroństwo. Jedynie co się świeci, to jeszcze tamto. No bo tu już nic. Ty łobuzie jeden. W życiu bych tego nie znalazł. Ja pierdzielę. Udało się. Zamknij jeszcze jedno. Ojcze, przejdziemy tędy? Którędy mam przejść? Dobra, to już my fajnie zrobili. Teraz mogę iść do tam. Ej, Sin! Zaraz, już tu byliśmy. Ale jak teraz wrócić? Wędrowcy, paskudni, cuchnący, pokryci bogowie tylko wiedzą czym. Ale pancerz przepiękny. Spróbujmy zrobić z niego coś bardziej higienicznego, co? Biedny Fafnir, między ambicją a chciwością jest cienka granica. Hej Sindri, poznałeś Mimira? Jeśli mówisz o głowie, która mruga w moją stronę, trzymaj ją z dala ode mnie. Musi być pełna bakterii. O, ależ miło. Ciebie też dobrze widzieć. Szuja. Chwila. Czy pas twojego kołczanu zdobi moja strzała splecionej jemioły? Ma ci przypominać o przyjacielu Sindri? Chyba... Zamiast się rozpoczyć?
Hej, słyszeliście? Magni, jeden z asów Syntora, nie żyje! Szok! Teraz Modi szaleje po całym Midgardzie, szukając zabójcy. Przysięga, że jeśli go znajdzie, to... O kurka, to wasza sprawka. Powinniśmy rozmawiać na ten temat trochę ciszej. Albo wcale. To doskonały pomysł. Druma! A, od czego zaczniemy? Wow. Brawił jako zbroję. Ajaj, dobra. Spoko. Biodra. Dupa tu mo takiego. Tak, mój chłopcze? O, właśnie. No i fajnie. Fajnie to mamy. Co zaś o tych rękach? Dobrze. Ładnie. Ja się tam przyda. A to nie mogę. Aha. A ja nie wiedział, że to idzie sprzedać. No nie wiem, po co to nie siły. Kiedy do roboty idę? Do roboty idę, proszę pana. Dobrze, dobrze. Wiesz co, pamiętaj o oddychaniu. Do roboty idę.
do roboty idę. Nie, na kokainie i no z grą, bo mam ochota. Ja idę dopiero we wtorek do roboty, tak to miało być. Nie wiem, czy to dobre sprzedało. Czy to się mi? To na razie zostawia. To też. To se zachowia. A po co mi to jest? No, trzymaj się, trzymanko, cześć, dzięki, że wpadłeś. Jak tutaj, tak z godzinka. Godzinka sobie pogrom to, to potem sobie przejdę na BO4. Było coś jeszcze? Niech pomyślę. Ulepszenie, ale. Nie radzę mi się oddawać tego w ręce mojego brata, ale jakby co? Każ mu dłużej hartować stal, wypaczył detale. Muszę powiedzieć, że to smutny dzień dla twoich wrogów. Ach, fajnie. Ładnie. Ładnie. O, mamy jeszcze młodzieńca. No właśnie, no to teraz już wiemy. Fajnie, czemu szkoda, że nam to wcześniej nikt nie powiedział, że tu to idzie ulepszać. Bo ja nawet powiem wam szczerze, nie pamiętam o tym, że to mogliśmy ulepszać. Ciekawe do... Aha. Dobra. Wszędzie mi tego złota brakuje. Dobra. Aha.
No to... To ładnie, to ładnie. No to ładnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeśli wam nie śpieszno, wiem, że to nie moja sprawa, ale na waszym miejscu zmyłbym ten symbol z szyi. Powiedziano nam, że nas ochroni. To nieprawda? Nie, faktycznie was ochroni, ale ten barwnik można uzyskać tylko poprzez zmieszanie pigmentu z moczem dzika. Czy to naprawdę lepsze od śmierci? Może trochę. Cóż, to wasze szyje. Sindri, czy zawsze byłeś taki... Czysty? Chciałbym. Nie, co za teksty? Byłem takim samym brudasem jak każdy inny krasnolud do czasu, aż wiedźma Vanów mnie naprostowała. Z pomocą magii odkryła, że na wszystkich wokół nas żyją setki tysięcy maleńkich stworzonek. Tak małych, że ich nie widać. Nie. Tak. Tak, to są właśnie, kuźwa, bakterie. Ale... Wiedźma zdradziła mi, że pewne drewno, dębina, może je odstraszać. Więc teraz wszystkie rękojeści robię z dębu. Wiesz, myślę o takich rzeczach. Okej, wracam do pracy. Jeszcze raz go zaatakuję. Czemu brok jest niebieski, a ty nie? Chłopcze! O, w porządku. To bardzo dobre pytanie. Widzisz, mój brat nie jest tak ostrożny jak ja. Powiem więcej, woli pracować z metalem. O, gołymi... rękami. Bez rękawic. Mówi, że tylko tak słyszy jego głos. Dostatecznie długi kontakt ze srebrem idzie na kolor skóry. Na zawsze. Ale nie wspominałbym mu o tym. Wiecie, jaki jest wrażliwy. Ma to sens. Dobra. Co trzeba, to trzeba. Ale wiem, że tu... Aha. Przemyślam przez tamte drzwi. Chłopak chyba nie czuje się najlepiej. Nic mi nie jest. Nie ma się czym martwić. Skoro tak, nie guzdraj się. Tak jest. Ach. Ej, no co ty to robisz? No. Ej, właśnie mnie olśniło. Magni nie powstał z martwych. Bardzo ciekawe. Co jak co, ale asowie wiedzą, jak dotrzeć do Walhalli. Bez eskorty Walkirii, bez procesji u bram Helheimu, to może coś znaczyć. Aha, dobra. Musimy tam wziąć se... kawałek tego. I otworzyć se tam ta skrzynia. Ej. Widzieliście to teraz? Ale dobra. Niech to będzie. No nie szczymia. Dobra, jeszcze raz. Ja cię kręcę.
Dobra. Jeszcze raz mogę to zrobić. Ale młody musi tam trafić. Ale ciekawe, czy to wyjdzie. Bo coś się tu wyłączyło. Ale... Dobra. Tu trzeba rzucić. Nie, ty durniu! Nie to! Jeszcze raz spróbuję. Dobra. No i proszę. Można, można. Proszę bardzo. Udało się, udało się. Okej. To co to jest? O. A to bardzo ciekawa komora. I nie możemy tu nic zrobić w tej komorze. Tak? To chyba później będzie coś trzeba robić. Bo tu są jakieś przejścia. Dobra. Może nam się to nie będzie teraz. Atreusie, do mnie! No idę, idę. Wow. Patrzcie, zdobyłem giganta. Co? Co to za miejsce? Rybak przynosił tu złowione ryby i za pomocą tego wynalazku wysyłał część z nich prosto do głównej kuchni Jarla. Resztę sprzedawano. Pod kciukiem znajduje się wyjście. Trzeba się tam dostać. Dobra. To nasza szansa. Wejdę tam. Widzę drogę do wyjścia. Po drugiej stronie. Ach, tutaj muszę trafić, tutaj. No i dziękuję, młody. Strasznie chory jest, młody. Dobra. Ale ten tu padało. O fuck, to nam nic nie dało. I co teraz? Bo ja muszę iść tam, ja.
Ale to nie było to. O cholera to chodzi, co? Nie wiem. Nie mam teraz pojęcia. O co tu chodzi? Kajt młody. No ty mały... Co? Kurna. Ej, jak? No musi mi ten młody tam wejść, nie? Czy przeskoczyć to, czy co? No nie mam pojęcia. No tu nie przejdziemy. Aha, dobra. Już wiem, o co chodzi. Dobra. Już wiem, o co chodzi. No. A, gdzie tam idziesz? Dobra. Tutaj sobie ładnie przejdziemy.
Jesteśmy pod dłonią. Jeszcze kawałek. Tu nic nie trzeba? Nie, chyba. To wszystko, co robiliśmy. Łażenie po gigancie, przejażdżka na wielkim młocie, walka z bogami. Co powiedziałaby mama? Że bardzo zmężniałeś. Dzięki. Ojcze, tam! Co ojcze tam? Co on mi tu? Kurna. Aj, aj, aj. Widzę tam coś. Aj, 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 aj. Kurcze blady. Ale to co, nie mam tutaj iść? Popatrz, kolejny. A, tego chyba znasz, co? To Tamur, gigant kamieniarz. Buduje mur wokół Jotunheimu? To miało być dzieło jego życia. Pragnął tylko chronić swój lud. Chłopcze. Za tobą. A co my tu robimy? To miejsce jest jak więzienie. To tłumaczy ten wielki magiczny zamek na zewnątrz. Chodzi o coś więcej. Mam przeczucie, że... To jest jakoś chyba mis... Masz smykałkę do złowróżbnych stwierdzeń. Co na przykład? Nie wiem. Coś potężnego. Cokolwiek tu jest, chłopcze, pokonamy to. Zaszliśmy aż tu, tak? Tak, ojcze. Ale czekaj. Wow. Co ty? Aha. Już nie mam. Jeszcze raz.
To nic nie było takiego. A nie mam już nic złota. Aha, muszę to wszystko przy... Co za głupota. Muszę to wszystko przejechać, żeby to odkrył. I teraz mi się to nie będzie świecił. Pancerz. Co tu jest jeszcze? To tam dupa. Jeszcze coś. Kurna. Cel, wróć do jeziora dźwięk. Aha. Ale czy tymi połyszkami są? Wow. A czemu ty tam skokasz, jak ja ci nie pozwolił? Dobra. To mnie bardzo ciekawi, co to tu jest za... Za tajną piwnicę. Walkiria uwięziona? Naprawdę to zrobiła. Walkiria? To one nie są duchami? Bądźcie ostrożni. Walkiria z krwi i kości. Nie znam groźniejszego przeciwnika. Nie atakuje. Wie, że tu jesteśmy? Mhm. Ajajaj. O, pani. Nie!
Idziemy! Uważaj! Ło! Aj! Coraz bardziej zwalniasz! Zabiła mnie kobieta. Nie, ale może to akurat fajnie przejdziemy. Idziesz! Uwaga, ojcze! Wow! Aha! Jaj. Idę! Może się to uda pokonać? Jeszcze jedno życie mam. Dużo nie zostało. Ajajajaj, winią. Wow. Dupa blada. No, bardzo niezły. Oj, no skurde wziął jak po wyzwanie, to spróbuję ją pokonać. Oj. No już było prawie dobrze. Bardzo ładnie. I naparzamy. O tak. I naparzamy. I tu. I tak. O.
Wow. Oh. Ajajajajajaj. Dobra, spróbujemy jeszcze. Będzie dobrze. Wow, wow, wow. Wow, dupa blada. Kurde, mogę do rana tak to próbować. To jest ciekawe. No ale próbujemy. Chyba już się połapała. Gwiazda! W Walhalii takimi gardzą! Uwaga, ojcze! Aj, 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 ale siadło. Oj, no ładuj go. Wybacz, jeszcze chwila. Oj, 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 oj. Nie mogę. A ten się zapomniał. Że w ognie. Ło, ładuj. Ciekawe, czy mi się uda wytrwać. Rusz się. Uwaga, ojcze! Pięknie. Ach. Wow. Uważaj! Aj, aj, aj. Dupa blada. Nie dam rady nią pokonać. Ale jeszcze tu wrócimy. No albo no. Czy może jeszcze raz spróbuję. A ty powinien cały czas i łotać. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Biegnę do ciebie. Mieli par. Uważaj, ojcze! Aj, 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 uciekaj! 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 A, dupa blada. A, dupa blada, dupa blada. Da,
powiem tak, że raczej to zostawia później, jak ta postać będzie mocniejsza. A, idziemy tutaj. Gdzie tu mogę? Tu mogę wejść? To co teraz? Może Freja powinna go obejrzeć? Nie, już w porządku. Musiałem tylko capnąć. Dokąd teraz? No... Skoro mamy dłuto giganta, musimy poznać runę podróży do Jotunheimu, aby wyryć ją w specjalnej bramie na szczycie góry i otworzyć przejście do świata gigantów. Nie znasz jej? Niestety nie. Ale wąż wspomniał, że giganci przekazali tę tajemnicę Tyrowi. Ale on nie żyje. Ano, ale jego skarbiec jest dostępny. Drzwi znajdują się pod świątynią. Ja pierdzielę. Wieków, dopóki nasz wężowy przyjaciel się nie poruszył. Tam ile ja tego mam przebiec? Czarną runę Jotunheim. Wow, nareszcie pojawiło się. Dobra. Znaleźliście dla mnie może tego alchemika? Hej, ponoć ktoś załatwił tego pyskatego Magniego. Pewnie nic nie wiecie na ten temat, co? A ucieszyłbyś się, czy zasmucił? Zasmuciłbym się waszym losem. Jego stary was zabije. Ale cieszy mnie, że pod nogami pałęta się jeden nas mniej. Wiecie co? Następne ulepszenie macie za darmo. Naprawdę? Nie. Wow. O, prawie zapomniałem. Brock, poznaj Mimira. Znamy się. O! Czemu nie mówiłeś? On dobrze wie czemu. Ja dobrze wiem, ty dobrze wiesz. Cisza. Koniec dyskusji. Wiecie co? Już nieważne. Dobra, no niestety nie wyszło mi to z tą czarownicą, czy co to tam jest. Ale... Atreusie, tutaj! Tak, ojcze. I gdzie to mam płynąć? O, skarbiec jest za tym magicznym zamkiem. Bracie. O. O. Czemu mnie oszukujesz? Ja pierdzielę, no. Hajd jeszcze ten trzeci. Ach. No i dupa. Oj, oj, oj. Rany. Nie wierzę, że wchodzimy do skarbca Tyra. Kolejny do kolekcji. Ha. Dobra.
Tu jest kolejno... Co? To Tyr, ale brakuje środkowego panelu. Zaraz, myślałem, że Tyr był bogiem, a nie gigantem. Ano, ale uwielbiali go wszyscy, łącznie z gigantami. Tylko nas dwóch obdarowali specjalnym darem widzenia. Ciekawe, czy giganci zostawili jakiś tryptyk poświęcony mnie? Dobra, ludzicka. I ona dzisiaj kończa. Zaczynaj. Wiesz co? Chodź, pokażę ci, jak to odczytywać. To nie jest konieczne. Tyle mnie nauczyłeś. Teraz ja nauczę ciebie. Dobra. Tu se tutaj to zostawimy. A jeśli będziesz musiał to zrobić beze mnie, będzie fajnie. Na ten moment to zostawimy i... dziękuję za dzisiaj. Zapraszam zaś następnym razem na kolejny strumek na Twitchu. Link w opisie zostawiam. Dzięki, dzięki widzowie. I zapraszam za jakieś... tych widzów, którzy są na Twitchu, zapraszam za jakieś 15-20 minut. Popykamy troszeczkę w Black Ops 4, bo prawdopodobnie już to będzie. Także na razie i za 20-15 minut coś będzie. Dobra, dzięki. Trzymajcie się. Do następnego. Koniec. Dobranoc. Pa.